Dzień dobry, u nas znowu pada śnieg. Ty patrz, śnieg, a ta biega. Jedzie, no ona dba o Dubsko. Maciek, ja wiem. No? Ja mam dzisiaj wolne, ja idę z Wojtkiem na siłownię. Co, będziesz paliła ten tłuszcze trans? Nie, będę się pociła i śmierdziała. Aha, dzyń. Jaki trans, ty perwersji jeden. No, tłuszcze trans, to są takie specjalne tłuszcze. Trans. Zabawy ci brakuje. Co tobie brakuje, to ty do pracy idziesz. Powiedziałbym, żebyś się pobawiła kucią, ale nie powiem tego. Co to kucia? No Magda! No co? Nie wiesz, jak zawsze Aga mówi kucia? Nie. Nie? Pierwsze słyszę. Czekaj, jak pobawisz się w szpitalu. Myślisz? Wsadzisz w dupę jakiegoś pacjentowi, strzyka, nie. Wtedy jest zadowolony. Madzie, jemu serduszko pika, tak jak tobie czasem, jak jesteś głodna. Jak popsułem. Żołądek warczy, no nie widziałeś, że... Żołądek warczy! No tak. No, oho, uko je... Uko. Uko, tak. Nowy organ, słuchajcie, uko. Już nie kona, sam jesteś uko. Uko. Do uszu jej zajdziemy. Zaj Boże. Zajrzymy. No, jak ty lepiej w nic nie zachudź. Czekaj, zajrzyj do czego? Uszu, dobra. Zbytu. Nie, nie ma takiej opcji. Szkoda, to mogłoby być ciekawe. Jezus Maria. Nie przeżywaj. Boże, myślałem, że ona została zapłodniona. Przez kogo? Nie wiem, przez duchy, które tu się kręcą. Mada, dlaczego ci lampka w kiblu świeci? Może mi to wie... Co to jest, pulsometr jakiś? Co to jest? Co tu się dzieje? A, to ta lampka z nadworu, ale patrz, tutaj też mi świeci w kącie. O, a fakt... zumby. No. Ja się pytam. Madzia, ty jesteś jak skakanka. Co to jest skakanka? Skakanka. Co ma... Maciek się dzisiaj wysłać umiem. Czekaj. Madzia, ty jesteś jak skakanka. Co ma w ogniu... kaganka. Aha. No co no? Jakie byśmy chcieli życzenie? Dziecko sobie zażycz. Nie! Już jedno jest. Potem przyjdzie kolejny adopt. Kowbojski... Masz, są leki na Elito! O Boże! I to Magda całkiem nieźle płatne. To bier? Chociaż... Jak chcesz zdobyć ten filmik? Nazwa pliku z filmikiem, Madzia. Właściwe przygotowanie ryja. Co? Tutaj to... Tego nie chcę. To jak kebab. To? Tutaj to takie... Nie. A kiedyś kebab widziałeś w życiu? Weź ty kebaba, nie obrażaj. Amen. To też rajstopy w dodatku brokatowe. Weź niżej, niżej i powoli. Niżej i powoli. No. No jeszcze niżej. Ewentualnie te w ko... Te. To po prawej, co masz niebieskie, zielone. To? Niżej! To? To niżej. To. Zielone, znasz zielony kolor. I to. No, i idealnie. To jest tak. Cześć Wojtek. Magda, zobaczyłem Barabara z pierwszej perspektywy. Ej, ja chcę to zobaczyć. A musimy na mnie? Tak. Ja się może napiję. Napij się dużo. Aha. Excuse me? Ale ja za to mam lepsze widoki. Wojka też tu teraz mocno pozdrawiam. Jest taki żywy. Ale patrz jak udaje, widzisz? O Jezu. Teraz... Albo i nie? Jest, przylazł! Jest! Bo on równo no. O 20 się pojawia. Ty! Magda, on jest murzyny! Jezu! To jest, słuchajcie, skoś na oki czarna Azjata. Czerwono broń. Ale co tu się wydarzyło? Dlaczego on jest? A mam w tyłku tą wigilię, jedziemy do Maka! My, że ty masz ryj jak stodoła, no to ty nie masz tego problemu. No, no ja wyćwiczyłem się na tobie. No. Słucham! Ja mam mały pyszczek, to nie złapie. Ja chcę kurczaka pieczonego. Wigilia jest, jakie mięso, bo jest żar. Normalny jesteś. No. Łosoś. Proszę bardzo. Co chcesz, Madzia? Taka. No Wigilia jest! Jakie mięso będziesz żarła? Smażoną rybkę. Opanuj swoje owsiki. A, tutaj nie ma. Ty jesteś jak kreweta. Płonie twoja toaleta.
jesteś krewna. Płonie twoja toaleta. W ogóle, gdzie twoja żona się puszcza, że się zapytam? Moja żona się puszcza z kiblem. Już do góry iść. Już z łóżkiem. Ale ona powinna być już duża, jest jeszcze mała. Jeszcze wyskoczy. O! A co mi ten twój ten robi? No miał fajnie, ale będziesz opykał pewnie ty. Nie. Ty wszystko pykasz. Nie, tego nie. Także jest... Myślisz? O. A ty co? W co żeś wlazł? Dobra. W kutę. I to w tego... tego stwora różowego. Ten się w końcu przydał. Ten... No ten jest na przesłuchaniu, nie widzisz? Co tu się kurde wydarzyło? Zobacz ten na pracy. O. Aha. Czy pani prosi jakąś resztę w sklepie? Czy... Ona na tacy zbiera. Czy coś tu podać? Czy Magda, o co tu? Ja nie wierzę. Ona dalej czeka na resztę. Dziękuję. Aha! Aha! I już po. Co w ogóle? Nie, ja nie mam pytań w ogóle. Czekaj, Esenek nam nagrał wiadomość. Oho! Panie Boże, subskrybujcie na bank. Wiedziałem! Wiedziałem! To jest już mało mu fejmu jeszcze. Twista na głowie, Magda. A ja chcesz, to jest twoje dziecko. Ja się nie poczułam. Ja zostawię jej tego trójnoga, potem podpieraczkę do aparatu. Ten statyw. Twoja żona się w gacie zesrała? Nie, no bo zobacz to taki, tę pierwszą emotkę taką. Tą ikonkę, o. A, to dziecko się zesrało, dobrze. Czekaj. Przewiń. Taki długi na... To takiego nie ma u nas skwaborni na wynos. W sensie na tym, nie na wynos, tylko na, jak to się nazywa? Gdzie twoja broda? Orzesz w tyłek. No, nie! Ma, ja się czuję... Nienawidzę... Kim, jak się nazywa w ogóle? Masz makijaż! O mój Boże! Czekaj, Jaki ty jesteś seksowny! Wiedzą, kto jest twoją żoną normalnie. Ej, wiesz, na to nie Ej, nie wpadłem na to, naprawdę. Dobra, on idzie teraz... Ale może obejrzeli już wcześniej u mnie, a jak nie, to może zachęcę. Mój kot się tak pochorował, że srał tęczową kupą. Miałeś... Co? Nie? Naprawdę? A zdziwiona byłam, czego i po co i na co, nie? Ale dałam mu batona i zabanglam w tą stronę, co trzeba. Czyli baton dobry na kupsko. Tak. Ej, odpowiedziałaś źle. A może, słuchaj, ma przysłowiowe oczy w dupie. A może. Jasne. O, Wojtek, obejmi. Jakieś... Nie, to nie myślałem, że rzeczy. Boże, teściowa do mnie ze światów Magda pisze, to jest już niepojęte. Oni tam mają, kurde, T-Mobile Heaven, czy co? Odbierz to i zobaczymy, gdzie ona chce, żebyś ty wpadł. Tutaj, weź okej. No idzie, jest szanowna mama. Zaraz się wyłoni. Magda, oni mają T-Mobile Heaven, albo jakiś T-Mobile Moon, bank. Cokolwiek. No, Arf, czy jeszcze coś innego? To jakaś hipnoza ogólna, zbiorowa, czy coś? Pewnie Ibisz na scenę wyszedł. Magda, ja myślę, że my tym optymistycznym akcentem zakończymy. Niech oni tak stoją, takie kołki w dupie. Tak, tak. I tak przez cały rok do kolejnego Sylwestra. Tak, także... Ja to bardziej się bałem, że mnie prąd p***nie. Plus 18. Czemu Wojtek łazi po moich piwnicach? Tego swojego bombera też weź. Bombera? No. Ej, p***a nie chcę. Jesteś Afroamerykanina. Proszę, nie wierzę. Magda! Oj, wypikasz sobie to. No. Co? Ja już nie będę w których momentach, ty dzisiaj jedziesz na maks. Poczekaj, biorę kartkę, nie wierzę. Tak zacznie jak wiz. Tam była druga minuta, czekaj, bo tam coś pojechałaś. Czekaj, sobie zawsze to są Simsy. Oj, pojechałam, tylko p***ną. No Magda! Nakręcę mi jeszcze. I teraz było coś w siódmej. Czy ty widzisz buzię w tym tęczu? A jak powiem, co widzę, to wypykasz. Nie błagam! No przypomnij, żebym ci powiedziała, co ja tam widziałam. Dobrze. Ja mam przesłuchanie jutro. W sensie w poniedziałek. A skąd ty wiesz, ile moja randka potrwa? Boże, to masz zamiar tak zaleźć na melanżu? No, mamy nie. To na melanżu, to było na melanżu, a. Tyry ty.
Smakuje? Ja nie wierzę, że Magda planowała wesele, słuchajcie. To jest takie nieprawdopodobne. Bo mi kazałaś. Oj, co, do wesela jeszcze dużo czasu. Może gdzie Wojtek się podjara, czy coś, o, czy się utopi. Ty wdowo czarna, mnie już czukałaś raz. Oj tam, prosiłeś się. Pieniążek, bo dużo nie wydałam. Bo dużo nie... Jaka w ogóle dumna, nie? Pieniążek, bo dużo nie wydałam. No nie. No dobra, jest szlafroczek, jest... No. Ja wróć do lewej. Co ja u ciebie robię? Nie... A, no bo remont był, no tam się kurzyło, no to musiałam... Co? W ogóle? Co ja u ciebie robię? No to no. Takie niespotykane. Dobra, zobaczyłam już wszystko, co chciałam. Dziękuję. A klu... O. Magda? Zostałeś wzięty. Ja nie zapomnę, jak ja kiedyś chciałam być wzięta przez kosmitów i nie było mi dane. Ale tak chciałam mieć kosmiczne dziecko. Ale moment, jak to się... Jak to się wydarzyło? No miałeś jakieś szparagi, ale nie, poszedłeś kosmitów zobaczyć. Ale a skąd oni przy... On się boi, biedny, zobacz. Bo, Boziu. Chyba gołą dupę zobaczyłem. A moje oczy! Magda! Nie martw się, taka sama byłaby moja reakcja. Pogłaszcz. Tylko będzie... ubierz ten tyłek. Będzie plus 18, koniec. Jezu, raz kraknęłam i to przez przypadek nieumyślnie. Już to szok! Tak, awersją do grzybów. Na pieczarki to żre. No pieczarka to nie grzyb. No to taki inny grzyb. Takie w Masterchefie było. No i grzyby leśne dom. Jakie? Pieczarki. Kto było w tym nowym? Nie, w drugiej edycji bodajże. Jezus. Dopiero. Druga, pierwsza albo druga. Ja muszę to zobaczyć. W ogrodzie też na stronę. Pierdoła stara. Wejdź zobacz, bo... Nie możesz wejść. Nie wierzę. Nie wierzę w to. Jak nie posprzątałeś? To od tego jest lokaj. Aha, patrzcie ją, cwaniaczka furtką sobie prze... A jak? Masz trzy, nie wierzę w nią. Magia, idę pod prysznic. Czy od tego się można zabić? Chyba nie. Magda. Ale przynajmniej każę kałużę zaliczę. Prysznicuj się. Nie, zostaw to. Kobieto moja kochana, proszę słuchaj mnie. Nie iść tak jak w normalnym życiu, jak widzisz. No widzę. O, ale na końcu tak się zamieć. No, co ty robisz? Podprysznij, dobra, no, chodź na pięterku tu. No przecież cię proszę, żebyś poszła, nie krzycz na mnie. Typowa Magda. No gdzie na dół schodzisz? Nie, trzymajcie mnie, nie mam do niej siły. Nie mam do niej siły. Bo... Czy teraz pójdziesz do góry? Nie, ja wychodzę z tej serii. Wychodzę z tej serii. O, jeszcze pokojówka, opiekunek. Chciałem powiedzieć handlarz. Jak się nazywa ten, Magda? Nie handlarz, tylko lokaj. Ja miałam powiedzieć, że musiał być wypykać. Fioletowe, bo ona w fiolecie zawsze lubi. O mój, ale faktycznie się delikatnie, słuchajcie, utyło. Mówiłam. Ale to po dziecku. Po dziecku, to tak zawsze jest. A, bo ja się roztyłam po dziecię. A ile dziecko ma? 35 lat. Nie, jest już rano, mogę porozmawiać z Wojkiem. Jezus, jakaś tęskniona, to poczekaj, zjedz sobie, może no, weź sobie no jakaś resztki. Tęskniona? No po prostu powiem, że idziesz na wieczór kawalerski, żadnych krew ma nie przytegować, albo przynajmniej syfu nie przynieść do domu. Nie. No zapisz sobie, że to jest ta 10. No. Wybierz sobie jakiś bar. Magda, klub nocny, aksamit. O, wybierz termin, poczekaj. No pójdź do jakiejś 18. Jak w ogóle? No pójdź jakoś 18. Czekaj, tu też jest jakiś... Dyskoteka. Ej, który bierzemy? Chyba w tym niższym można się bzykać. W tym? Chyba tak. Myślisz? Nie pamiętam, w którymś była szafa. No z kim ty się pobzykasz? Z Wojtkiem, no proszę cię. Ale może ty, może pan Nianiek z tym, z drugim. Dobra, próbuj. Ja nie chcę tą sprzątaczkę. No niech ma coś z życia. Ja chcę... Nie, ja biorę tylko Candy i Emily. Ja mam dwie ręce, czyli jedną po jednym cysku będę macała, drugą po drugim, tak? No, i wystarczy. A to tego w rycerzyku... Dlaczego ty chcesz szybciej? Bo jak zaplanuję 17, jak wszyscy na 18 przyjdą, tak? A ta... No. Przepraszam bardzo, ja byłem w pół do. Mhm. Ja byłem szybciej, halo? Tak. Maciek, pójdź te schody w dół. Jakie w dół, jak to są tylko w górę? Słuchajcie, Magda, jak przyjechałem do Madzi na urodziny i Madzia mi tłumaczy, gdzie mam dokładnie wejść, ja mówię, Magda mówi, i tam masz takie schody w dół.
I Magda, ale to są tylko schody w górę. Jak są w górę? W dół masz schody! Tam masz drzwi, ciągniesz za klamkę! No. Tak było. I się wtachałem z prezentem. Tak, Maciek się wtachał z prezentem i tak ja do Maćka. Maciek, bo wiesz co, bo w sumie nie mogę tego prezentu postawić, a ty mnie i tak do domu odwozisz, to zabierz jeszcze raz do samochodu. I musiałem w drugą stronę z tym ciężkim prezentem. Idźcie wy wszyscy. A jeszcze durny, słuchajcie, 3 stopnie ciepła, a ten w koszulce z krótkim rękawkiem gania. No bo już nie chciałem się kurtały zakładać. A w ogóle gdzie on jest, Magda? To jest a tu! Ty patrz tu! Magda, no, czy on... Ale... A jak on tu stanął? Ty, czekaj, niech on stoi, zobaczymy kiedy umrze. Ej, on tu stoi. Nie, zostaw go, niech on stoi. Jezus Maria! I idziesz do Wojtka. No jak do Wojtka? Nie, jak on do ciebie. A, to Wojtek do mnie, dobra. Raz go wyteguję, to wtedy, no, na dziwki nie pójdzie, tak? Kurczę. Będzie spoko. Ja powiem, co powiedziałam wcześniej. Dobra, słuchajcie, ja pokazuję, a Magda mówi. No to tak, teraz będzie parówka, porówka, potem wielka miłość, wesele, potem trup, a potem bailando w Las Vegas. No. Czyli słuchajcie, Magda... No. Trudna sytuacja. Magda? I materialna. Jak to tu... Jak to tu weszło? Ale ja ją zostawiłam, bo to jest fajne. Ale myślisz, że umrze? Tak! Ej, poczekaj, spróbuję ją potutać tutaj. No, no to tam był właśnie motyw, nie? Że ja ciebie chciałam dobrze wołać. Tak, do 5 roku życia myślałam, że my się nazywam pana wpadka. No, naprawdę? Więc tak w temacie. No. Polecam serial bardzo. Aha, okej. Okay. A co, ja taka świecąca pójdę? Mógłbym się ubrać? Ej, Magda, poczekaj! No w końcu twój ostatni wieczór wolności, tak? Tak, i wszystko inne, niech też będzie wolno. Ale patrz, nie, wy się... Tak. Jestem ciekawy, jaki jest status materialny Wojtka. Ile przyniesie pieniążków do rodziny naszej? Jak myślisz? Właśnie pomyślałam, że ogólnie to jest problem z Wojtkiem. Dlaczego? Bo Wojtek ma kota. A Miriam ma ptaka. A kot nam się tu nie zmieści. Dobra, zostawmy ją. Jezu, ona i tak jest... oddycha. Jezus, no patrz, jak ona to pracuje. Wychodzę stąd. Pokazać ma gdzie psa. Koniec. No straszny jest. Zresztą nawet na tym mięso nie ma, żeby zjeść. Jezu. Takie niepotrzebne to. Madzia w tej... A, ja miałam iść do pracy, jedę do pracy, tak. Naprawdę? No tak. No to już się hejtnęłam, co ja będę więcej najedzona, wszystko w porządku i idę do pracy. Ty chcesz właśnie spieprzyć własnego ślubu? Tak. No dobrze. Na potrawę. No. Magda robiła. Nie kliknij. Nie na jej, tylko kliknij, no, halo. No, no, przecież wiem. No, o, widzisz, co? Będziemy kończyć imprezę, schowaj do wyposażenia, weźmiemy wszystko i będziemy mieć żarcie na 2 tygodnie. Jesteś niemożliwa! Co? Siądź na muszli. Boże. A, bo jest Dzień Pirata i jest wszystko, Magda, inaczej! Przygotuj wyżerkę. Okej. Okay. Ej, no chyba się posikam zaraz. No to właśnie, to dlatego taką ci Wojtek prezentował. Myślisz? Nie no, po drugie nam podmienili w kościołowie, ktoś tam... Tam był jakiś jeden czar, to pewnie nam ukradł te złote i podrzucił jakie plastiki białe, o. Na bank. Tak to było. Ale człowiek nie jest teoretycznie mięsożerny. Wiesz o tym? Bo w żołądku, jak jesz mięso... Powiedz to mojemu mózgowi, okej? Okay? No, nie, no ja wiem, też. Tak, ale chodzi o to, że w żołądku... Jak, a tasiemcowi wytłumacz 3 razy. Ale sobie nieważne, czy jesz mięso, czy jesz cokolwiek, w sensie, czy jesz z kurczaka, czy jesz wołowinę, czy cokolwiek, to to mięso w środku w żołądku u ciebie fermentuje. I dopiero potem jest trawienie, więc dlatego też masz gazy i pierdzisz. No się nie zgodziła, bo mamy... po warzywach tak mam bardziej, a po mięsie to nigdy. Mięso mi tego nie robi. Jezus. Po prostu przejdź. No. Chyba, że się to nie zapisze, to jeśli grasz kaszuje, to będzie koniec. Będzie wesoło, nie nagrywam po raz drugi. O tej porze ludzie śpią. No. Dobra, dawaj, sprzedaj meble, nie zatrzymaj. No. Zobaczymy. Jezu, przepraszam. Jaka radość. Ale bierze wyposażone czy nie wyposażone? Tam robię, co tam dają w tej długiej pracy. Makałabanie. Spadł z ciągnika. Farming Simulator wjechał za bardzo. I cię wapnę do wąchu. I się wapnę na wąchu. Tu jest drugowy ramię. Magda, pomóż!
No tam masz triceps, biceps... Triceratops, mastodon, Tak, pterodaktyl. Tygrys ramazemy, tyranosaur. Tak, i leniwiec. I leni, tak. I Todler, i Czesław. I wiewiór. I Klaro. I to w aktualizacji, że już tak nie były duże rachunki. Co tu się wydarzyło na głowie? Czy on sobie robi jakąś trwałą? Ja zastanawiam, czy w rodzinie wszyscy zdrowi. No niech idzie. Ej, do wiesz domu. Wiesz co? Ja lodówki. Gdzie to jest lodówka w tym domu? W ogóle jest 8 rano. Cześć, Magda, ja się zgubiłem w lodówce, w domu. W lodówce się zgubi. Ja się zgubiłem, czekaj. Nie wiecie, te produkty pakuję już w reklamówki. Gdzie jest telefon? Gdzie jest telefon? Szukam już w tej reklamówce, szukam po blatach. No nie ma. Otwieram lodówkę, o, na półce leży. Naprawdę? Coś po prostu brałam z lodówki i odruchowo odłożyłam, bo potrzebowałam drugiej ręki. To ja, Magda, zrobiłem coś takiego, jak byłem gdzieś tam, nie wiem kiedy to było, już jakiś czas temu. Trzymałem w ręce tablet i stwierdziłem, że pójdę sobie do lodówki po jogurt. Nie, takiej dużej rzeczy ja tam nie wkładam. No i słuchaj, i gdzieś, nie wiem, tablet mi jakoś nie był poręczny, co nie wiem, co ja zrobiłem, że włożyłem go z muzyką grającą. I tak biorę ten jogurt, wychodzę z kuchni i tak mówię, dlaczego mi lodówka muzyką gra? Otwieram, patrzę, no tak. No wszystko jest jasne. Nie tak. Nie, co za podruba, Magda, napisz. Nie, konkurencja, bo ładniejsze słowo. Co za podruba, chińska wjechała. Niemiecka. No. Dobra, Macie, to ty... Brawo, blogerem zostałeś. Macie Wąsowo i teraz będzie wracać jako bloger. Widzisz? Mama, ja etap vloger. A tam była jaka końcówka? Sloger. Sroger. Mama, ja etap vloger. To będzie tytuł. Mama, ja etap vloger i urodziny. No i widzicie, patrzcie. Jak da radę, to ci to po rosyjsku napisz. Dobrze. To tak jak ostatnio z Maćkiem po polu jechaliśmy, nie? Ja zablokowałem się, no to co robimy? Stoimy i trąbimy. Tak. Czy Magda, jak ona wstanie teraz tak nagle, zaraz, to sama dojrzeje z siebie, czy musimy tego torta kręcić jednak? Nie wiem, ja tam jak zapomniałam, to mi urosło. Nie wierzę, Magda zapomniała. Magda! Magda! Co ty, nie. 20 tysięcy, o co ci chodzi? Jak było ogrzewanie, było 36. Czyś ty... Ile? Przecież oni to nie zarobią w życiu. Na birthday! Magda. Co ci ten problem? Będzie starsza, będzie... zacznie się puszczać ją i będziesz miała. Nie będzie się puszczała, ona będzie prawowita jak ojciec. No właśnie miała mówić, że po ojcu. I przyszła ze szpitala pierwszą noc w domu, ale słuchaj, Magda, hitu. No i ja całą, wiesz, położyłam mi tam do tego łóżerka, do kołyski, no i rodzice poszli spać. Słuchaj, całą noc ja w ogóle nie zapłakałem, nie? Mama się budzi o 10:00, tak mówi, ty, do mojego ojca, ty Marek, weź w ogóle zobacz, czy on oddycha, bo ja nie wiem, bo przez całą noc nas nie obudził, nie? Słuchaj, a ojciec mówi, no to ty idź zobacz, a on, nie boję się, boję, bo jak będzie nieżywy, to co ja wtedy zrobię? I słuchaj, i tato podchodzi, nie? Mama mówi, no i co? No, oddycha. Ona, Jezu, kamień serca! I potem, ja właśnie dawałem noc, ja byłem taki właśnie, że dawałem przespać nocy, wszystko okej. I ja bardzo późno zacząłem mówić ogólnie. Teraz nadrabiam, ale oni się w ogóle bali, że ja nie będę mówił, że będę jakiś ułomny, bo jak widziałem reklamę w telewizji, to ja robię tylko na reklamę robię i matka, żeby mnie pobudzić do mówienia, nagrywała mi reklamy na wideo i mi w kółko reklamy puszczała na wideo, przez cały dzień mi leciało i ja w kółko siedziałem i z grzechami. Tak było. O Boże. No tak. Karabela. Co? Karabela. Co to jest? Taka szabla. A, szabla, słuchajcie, szabla. Karabela. Skąd ty to wzięła? Tak, pierwsze słowo, jakie przyszło mi na myśl. Karabela. Słyszysz, co? Praca. Ja w ogóle, słuchaj... Nie jest normalna opóźniona. Gdzie jest siusiak, w sensie nocnik? Siusiaka sobie nie postawiłeś, wiesz? Że tak ci powiem. Magda! No. Ej, poczekaj, gdzie... Nie stawiałeś siusiaka, pogódź się z tym. Ej, to teraz jestem zrozpaczony. Nie mam siusiaka, to czekaj. Maciek, kupimy ci niebieskie tabletki, będzie po sprawie. Kolary po sprawie. A ja potem będę jak ta Matka Boska intergalaktyczna z Eurowizji z Australii. Będzie tak świecił? Co? Tak, Magda, będzie iluminacja świetlna. Nie, no ja kiedyś słyszałam, że są, no... fluorescencyjne rzeczy. Zabezpieczenia. Takie, no, ale... Męska, tak, odzież.
Tak, właśnie, ubranka męskie są. Boże, co ja... Czy wy to widzicie? Niezłą konfuzję, niezłą konfuzję. A pamiętasz filmik? Który? Rosyjskie reporterki. Który? Nie. Gdzie siedziały trzy niedźwiedzie i nie jarały, a z nim był jenot. Tak! Tak! I mi się od razu brzmiało, jenot, Maciek, jenot! Tak. No i co my możemy nią... Czemu ona... A Rajtuski? Ja pamiętam, jak byłem w przedszkolu. Boże, to było dla mnie uwłaczające, jak babcia do mnie mówi, Maciusiu, chodź założymy Rajtuski na zimę. Ja tak, nie! I chodziłem w tych Rajtuskach, to było tragiczne. Magda, wiecie, z gołym pindolem po śniegu lubił. Ale Magda... Madzia, powiedz, że ona jest ładna teraz. Ej, miałbym ładną córkę. Boże, chcę mieć córkę. Henne kandydatki do zapłodnienia zgłaszajcie w komentarzach. Słuchajcie, obudził się we mnie teraz, jak się nazywa? Instynkt tacierzyński. Ej, totalnie, Magda, totalnie. Dobra, gdzie jest twój mąż? Ale przepraszam bardzo! Do jasnej anielki ciasnej bicz. Co on tu robi? Pewnie miał dwójeczkę, to przyszedł do ciebie. A dlaczego do mnie? Dlaczego ja muszę mieć zawsze porcelanę ze sneakersem? Ja się wypraszam. Tak go nauczyłeś. Magda, zabieraj go ze sobą do siebie. Czekaj. Proszę bardzo, tu. Poczekaj, gdzie jest twój niby... Noż to... Wynocha. Wynocha, wyjdź, wyjdź. Po prostu, do widzenia. Wyjdź z mojego domu, wyjdź z mojego domu, wyjdź z mojego domu. Tu, proszę bardzo. Już ci widzę, tak pogujesz ze mną do Happy Sadu. Nie, miłość, tylko wiesz... To nie pluszowy... Duchast! Duchast, miś! Duchast, miś gesagt! Duchast, miś gefragt! Dokładnie. Jest to. No jest. I co mi się zrobi? Może dawno nie dostanę. Magda? Magda? Ej, nie! Ej, nie! Chyba sobie żartujesz ze mnie. O, pokażę, ja to muszę popatrzeć. Magda, zginąłem! Po co? Jak? Nie wiem, się ukazić sam. No chyba nie. No chodź tu, chodź tu! Atrakcyjniej tam wyglądam niż ty! Chodź tu! Chodź tu! Ale ja nie chcę iść tam, ja cię troposza już widziałam, sama cię ubiłam kiedyś. No musisz moją urnę zabrać, a gdzie jest pan Kosia? Urnę se wsadzę, stoi przed tobą. To... Ej, ja jestem pogięta, w ogóle jak chodzę mi głowa lata. A możesz go poprosić, żeby coś? Nie, ja nie chcę go prosić, ja chcę iść tam kopać. Ej, nie możesz go nawet cyrtnąć, bo jesteś nawiedzona tu, manie jeden, nie wierzę! Nie, Magda! Ja tu dzikie dęsy odstawiam. Ej, no zostaw mnie! No to dobrze, ja idę za tobą i cię pilnuję. Jak typowa kobieta. Nie, krzywo to trzepiesz od lewej, trzeba. Dlaczego trzepiesz od prawej? No to powinno być od lewej. No mocniej, mocniej, mocniej. No tak. Czemu ty się nie przykładasz? Ja tutaj typowa patrzę na ciebie ciągle. Tak, typowa kobieta. No. Typowa czego kobieta. Czego ty jeszcze pyskujesz do mnie? No przecież ja ci mówię, jak ty to masz robić, no. Typowa kobieta. No. Czemu się odzywasz? Przecież ci powiedziałam, jak masz robić, no. I czego ty się cieszysz, no. Mocniej, no. Co cię komary niby tutaj gryzą? Tu nie ma żadnych komarów. Pryskałeś się jakimś orfanem czy innym. No trzep to. Typowa baba. No. Na szczęście Magda taka nie jest, chodzi w prawdziwym życiu. No i znowu ten pedofil do ciebie tutaj dzwoni. Co ty z nim masz, no? Ty miałeś tutaj liany trzepać, no. No przecież trzepię. O. W ogóle moja kochana mamusia Tereska, mamo pozdrawiam cię serdecznie, buzi, jeżeli oglądasz, zamówiła ostatnio karmę dla Czesia, nową, bo nie wiem, Madzia, czy wiesz, ale nasze persy, szczególnie po kastracji, Tadeusz chyba też jest wykastrowany, czy nie? Tak. Szczególnie po kastracji mają bardzo wrażliwy układ moczowy na choroby i w ogóle. I Czesiek teraz dostał specjalną karmę, bo no, już ma 11 lat, więc trzeba o niego zadbać bardziej. Więc mamusia mu kupiła karmę i mi dzwoni do mnie, Maciek, kupiłam dla Czesia specjalną karmę na mocz. Ja mówię, na jaki mocz? No dziecka miałeś nie brać. Nie brać? No dobra. Przez chwilę mówiłeś, że nie bierzesz. No w sumie racja, to jest wyjazd dorosłych do dżungli integracyjnej. Wyjeżdżam po to, żeby uwolnić się od problemów, nie ciągnij tych problemów za nami. Jezus. Dobrze, Madzia, ja ciebie posłucham, jak zawsze no. Zresztą. Sam narobi problemów, potem jeszcze trmosi ze sobą. Jesteś niemożliwa. No dobrze, jedziemy do Sylwada. Gdzie ty jedziesz? To mnie tak bawi. No to Tytuniowa na prażnik.
Gdzie ty jedziesz? Dobra, czekaj, chodź, widzisz? Stara znajomościa, znajomościa, Boże, jedna piaskownica, widzisz, Madzia? A nie, a ta znowu do niego zarywa. Oni, Magda, mówię ci, mają się ku sobie, po prostu... Jedna piaskownica tylko ze mną. Właśnie. No to zagładza światów. To może, Wojtku, zostań już i się udziel tutaj, proszę bardzo, proszę bardzo. Zdradzasz swoją żonę z jakąś lafirną moją żoną. Słucham. Halo. Jak odchodzę, pływaj radośnie, niech woda zalewa ci pachy, pływaj radośnie, co to w ogóle jest? Ale gdzie ty, Magda? Ja się idę przejść. Halo? Mówiłaś, że masz opory na basen. Kłamałaś. Gdzie ty? No widzisz? Tylko wodę zobaczyłam z jajnikiem. Magda! No. Gdzie nazywa... O, idzie płakać. Jak ten film się nazywał? Boże! Magda! Nie Króliczek Playboya, jak on się nazywał? Jesus! Boże, co to jak się ten film nazywa? No bo tam była za króliczka przeblana. Przeblana. Jak się ten film nazywa? Magda, no powiedz mi! No, to ten film, tak. Tam był też Hugh Grant. Był. A znasz tytuł, czy nie? Tak. Jak się nazywał? Pamiętnik na 100 lat? Nie, czekaj. Jezu, no krok. No, czekaj, ja zaskojarzę. Film, w którym grała Renée Zellweger i był Hugh Grant i to nie było jej Big Into Love? Kurde, jak to się nazywało? Pamiętnik Bridget Jones. Tak. Ja chciałem powiedzieć pamiętnik narkomanki. Jezu. Ja teraz oglądam